Dobry wieczór Państwu. Rafał Kasprzak. To jest wydanie specjalne informacji sportowych Telewizji Republika. Koniec ze słowami, czas na czyny. Takim oświadczeniem prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza poinformował, że reprezentacja Polski nie będzie grać z Rosją. O tej stanowczej decyzji mówi się już niemal na całym świecie, a przykład z PZPN zaczynają brać kolejne federacje. Jak UEFA zapowiadała, tak też uczyniła. Sankt Petersburg nie będzie organizatorem finału Ligi Mistrzów. Europejska Federacja Piłkarska dotrzymała obietnicy i na nadzwyczajnym spotkaniu Komitetu Wykonawczego podała informację o nałożonych sankcjach wobec Rosji. Na tym jednak pozytywne działania ludzi zarządzających światowym futbolem się kończą. Prezydent FIFA Gianni Infantino zachował się nomen omen infantylnie i w dosyć cynicznym tonie wypowiedział się co do dalszych sankcji nakładanych na rosyjską piłkę nożną. Odnośnie spraw piłki nożnej na Ukrainie i w Rosji, będziemy obserwować rozwój sytuacji. Dodajmy, że finansowe powiązania pomiędzy FIFA i rosyjskim kapitałem nie są wielką tajemnicą. W międzyczasie twarde stanowisko w tej sprawie wystosował Cezary Kulesza, który oświadczył, że Polska nie ma zamiaru rozgrywać spotkania barażowego z reprezentacją Rosji. Koniec ze słowami, czas na czyny. W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jest jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. Z czasem swoje stanowisko w sprawie braku konkretnych działań FIFA wystosował również Jakub Kwiatkowski. Rzecznik PZPN wyraził swoje zdanie w wydaniu specjalnym programu Telewizji Republika. Zachowanie FIFA było takie dość, powiedzmy, nie wiem jakiego słowa użyć, żeby tutaj nie używać brzydkich słów na antenie, ale dzisiaj słyszałem, że może FIFA nie ma telewizorów, a ja myślę, że w FIFA są telewizory, tylko Russia Today cały czas oglądają, więc... Więc po to jest taki mocny głos z naszej strony, żeby on się odbił szerokim echem na całym świecie, a wiemy, że to echo już bardzo mocno rozbrzmiewa i ta presja międzynarodowego środowiska na FIFA będzie chyba olbrzymia i liczymy na tą solidarność Szwedów i Czechów, że oni pomyślą podobnie i podejmą podobne do nas kroki. Tej narracji wtórują również piłkarze naszej kadry, którzy za pośrednictwem kanału Łączy Nas Piłka wystosowali specjalne oświadczenie odnośnie meczu z Rosją. Ponadto do stanowiska PZPN dołączyła się Szwedzka Federacja Piłkarska, która również odmawia gry z reprezentacją Rosji. Powtórzę i będę się upierał, że w sytuacji, kiedy nastąpiła napaść Rosji na suwerenny kraj, na Ukrainę, w momencie, kiedy giną ludzie, kiedy rosyjskie bomby i rakiety spadają na cywilne budynki, nie powinno mieć miejsca dla przedstawicieli agresora w jakichkolwiek rozgrywkach sportowych. Wręcz bliźniacza sytuacja ma miejsce w siatkówce. Decyzję o wycofaniu się ze spotkań z rosyjską kadrą podjął prezes PZPS Sebastian Świderski. Niestety Światowa Federacja Siatkówki w swojej ignorancji poszła o krok dalej niż FIFA i oznajmiła, że nadal ściśle współpracuje z rosyjską federacją w ramach przygotowań do tegorocznych mistrzostw świata, które mają odbyć się w tym kraju. Światowa Federacja Siatkówki uważa, że sport powinien zawsze pozostawać oddzielony od polityki. To pozostawimy bez komentarza. Pociesza jednak fakt, że ta sytuacja najprawdopodobniej nie utrzyma się zbyt długo. Kolejne krajowe federacje otwarcie krytykują wspomniane stanowisko, w związku z czym możemy spodziewać się rychłej zmiany narracji ze strony Światowej Federacji Siatkarskiej. W razie odebrania Rosji praw do organizacji imprezy pomocną dłoń chce wyciągnąć PZPS. W przypadku nałożenia na Rosję sankcji w sferze sportu jesteśmy gotowi zorganizować tegoroczne Mistrzostwa Świata w siatkówce. Rozmawialiśmy już o tym z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PZPS Sebastianem Świderskim. Jeśli naciski krajowych federacji przyniosą oczekiwany skutek, to być może organizacja Mistrzostw Świata przypadnie właśnie Polsce. Zatrzymajcie tę wojnę, którą rozpoczęła Rosja. Nie ma czasu czekać. To zmierza do katastrofy humanitarnej. Jutro może być już za późno. Takimi słowami apel w mediach społecznościowych wystosował Władimir Kliczko, były mistrz świata wagi ciężkiej. Natomiast jego brat Witalij jest merem Kijowa i obaj biorą czynny udział w obronie stolicy Ukrainy. Rosyjska inwazja zatacza coraz szersze kręgi. Wojska reżimu Władimira Putina przystąpiły do kolejnej fazy bombardowania Kijowa. Na czele obrony ukraińskiej stolicy stoi jednak legendarny bokser oraz prezydent Kijowa Witalij Kliczko. Wraz z merem stolicy Ukrainy walczy również jego brat i były wybitny pięściarz Władimir Kliczko, który apeluje o pomoc Zachodu w zaprzestaniu inwazji. I'm Władimir Kliczko and I'm addressing the entire world
Chcę zaapelować do całego świata, by wojna rozpoczęta przez Rosję dobiegła końca. Cywile giną od rosyjskich rakiet i to wszystko dzieje się w sercu Europy. Nie możemy zwlekać, bo inaczej czeka nas katastrofa humanitarna. Musicie działać teraz, bo za kilka godzin lub dni może być już za późno. Proszę, dołączcie do nas, nie czekajcie i zatrzymajmy tę wojnę. W walkach z rosyjskim wojskiem bierze także udział aktualny mistrz świata wagi ciężkiej Aleksandr Usyk. W wiadomościach mówiono, że uciekłem, ale to nie tak. Wyjechałem w związku z pracą, teraz wróciłem. Nastąpiły bardzo ciężkie czasy, martwię się o swój kraj. Jestem znów w domu. Musimy się teraz zjednoczyć, musimy zatrzymać tę wojnę, musimy zrobić to razem. Wsparcie dla Ukrainy napływa z niemal każdej strony. Wyrazy solidarności z naszym wschodnim sąsiadem wyrazili kibice norweskiego klubu Bodø Glimt oraz piłkarze i fani Slavii Praga. Oświadczenie wydała także PKO BP Ekstraklasa, która zarządziła, że trwająca seria gier zostanie rozegrana pod hasłem Solidarni z Ukrainą. Emocjonalnym wpisem na Instagramie podzielił się zaś bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny. Moja żona urodziła się na Ukrainie, w żyłach mojego syna płynie ukraińska krew, część naszej rodziny nadal mieszka na Ukrainie. Odmawiam gry przeciwko zawodnikom, którzy postanowili reprezentować wartości i zasady Rosji. Nie zgadzam się stać na boisku w barwach mojego kraju i słuchać hymnu narodowego Rosji. O całej sytuacji nie zapomniał także świeżo upieczony reprezentant Polski Matty Cash. Piłkarz Aston Villa wspiera swojego kolegę z kadry Tomasza Kędziory, który wraz z rodziną wciąż znajduje się w Kijowie. Matty Cash zdobył dziś gola dla swojej drużyny, a po bramce pokazał koszulkę z napisem skierowanym właśnie do Tomasza Kędziory. To wszystko w wydaniu specjalnym informacji sportowych Telewizji Republika. Do zobaczenia.